Lawina była alternatywą, letnią alternatywą dla Pucharu Samotni. Jeden z naszych przyjaciół, który był też wolontariuszem w czasie Pucharu Samotni zawodów narciarskich im. Waldemara Siemaszki, wymyślił, że ponieważ spotykamy się rzadko raz w roku, tylko w zimie, warto by się spotkać było w lecie i przy okazji zrobić coś fajnego. Ponieważ nie lubił za bardzo biegać, wymyślił, że najlepiej zbiegać, a jak zbiegać do Samotni, to trzeba skądś wyżej, czyli ze Śnieżki do Samotni. Inny z naszych przyjaciół wymyślił nazwę Lawina i tak właśnie się narodziła impreza, która w tym roku już dobrnęła do szczęśliwej trzynastki. Miałem nadzieję, że będę mógł wyjechać wyciągiem i oszczędzić trochę siły, a niestety 5 milionów ludzi w kolejce i musiałem walić z dołu na piechotę. Godzinę 15 minut. Nieźle, jak na starego człowieka. Bardzo ciekawa i cholernie wymagająca, sorry za wypowiedź, ale jest się nad czym skupić. W dół takiej trasy po takim podłożu jeszcze nie biegałem. Pierwszy mój występ i od razu dosyć interesujący. No to co, lecimy dalej? Lecimy, jak? Cieplo jest, piękna pogoda, jest więcej uczestników. Bywało już tutaj tak, że trzeba było być naprawdę dobrze okutanym w jakieś puchowe twory i w dodatku kurtce przeciwdeszczowe, a to jest naprawdę ładnie i fajnie. Róbmy takie imprezy, wyciągnijmy ludzi z domów, wciągnijmy ich w te krzaki, w te samotnie, w te góry, bo po prostu inaczej to życie się marnuje, nie? Także złota myśl. Z mojej strony widziałem w połowie trasy niesamowitą wolę walki, zarówno wśród starszych, jak i młodszych zawodników. Naprawdę super impreza i jestem w stanie polecić ją dla każdego. Ja nie jestem przyzwyczajona do takich tras, biegam raczej po płaskim. Dobrze się biegło, super. No. Tak? Chociaż teraz się czuję, jakbym się smażył w piekle. Moment był naprawdę spory tłum, walili drzwiami i oknami, ale każdy dostał swój zestaw nagród, także myślę, że podołaliśmy zadaniu jako organizatorzy. Fajnie, tylko raz się przewróciłem. Mi się biegło bardzo dobrze.
Dobrze się biegło. Dobrze się biegło, tak. Kamienie, masakra, kostki wysiadają, w ogóle krew pod łzy, ale jest dobrze, człowiek przetrwał, także nieźle. To jest nieodłącznie kojarzy się z ludźmi, którzy w tym wszystkim biorą udział, więc mamy szczęście, że odwiedzają nas tacy ludzie, którzy potrafią to jakby połączyć w jedno i biorą w tym wszystkim udział, bo przecież bez nich nie było, nie miałoby to żadnego sensu i nie robilibyśmy niczego. Więc mi się nasuwa słowo dziękuję.